Pixar w pudełku. Poznaliśmy szum Perlina w jednym wymiarze. Ale my chcemy rozwiązać problem dwuwymiarowy. Na szczęście można zastosować tę samą zasadę w 2D. Będzie wesoło. Przy wariacjach jednowymiarowych za pomocą krzywej dwuwymiarowej określaliśmy zmiany koloru wzdłuż linii. Współrzędna X określała poziomą pozycję pikseli, a współrzędna Y określała jasność każdego z nich. Dla szumu w dwóch wymiarach zmiany będziemy określać na powierzchni trójwymiarowej. Ta powierzchnia to zbiór punktów o współrzędnych X, Y, Z. Oto powierzchnia wyznaczona przez losowe punkty. Współrzędne X i Y każdego punktu określają pozycję piksela na płaszczyźnie, a współrzędna Z określa jego jasność. Uzyskamy taki dwuwymiarowy efekt. Szczyty powierzchni na obrazie 2D są jasne, a doliny ciemniejsze. W obrazie dwuwymiarowym są ostre granice między jasnymi a ciemnymi obszarami. To dlatego, że powierzchnia nie jest gładka. Możemy ją podzielić tak samo, jak wygładziliśmy krzywą dwuwymiarową. Pojawią się punkty pośrednie, co złagodzi przejścia. Uzyskamy naturalnie wyglądające zróżnicowanie. Taki sam zachmurzony wzór, jak w pakiecie shaderów. Chcecie to wypróbować? W ćwiczeniu użyjecie tej metody do odtwarzania wzorów dwuwymiarowych. Damy wam wzór docelowy, a wy zrobicie taki sam. Modyfikując kolor, rozdzielczość, czyli przybliżenie, z jakiego oglądamy powierzchnię, oraz podziały, czyli wygładzanie krzywej. W tym przykładzie zmieniamy kilka parametrów. Ile parametrów zmienia się w shadingu w prawdziwej produkcji? W przypadku postaci drugoplanowych parametrów jest kilkaset, ale główni bohaterowie, jak Arlo, mają ich parę tysięcy. Gdy Arlo brnie w błocie, określamy, jak się brudzi, jaki kolor ma to błoto, jak schnie. W czasie deszczu kontrolujemy szybkość spadania kropel i części, które mają być widoczne. W czasie podróży Arlo nabija sobie siniaki. Podróż odbija się na jego ciele. Są kontrolery do różnych czynników, nie tylko kolorów. W niektórych otoczeniach wydaje się nazbyt świecący. Redukujemy więc ten efekt. Mamy kontrolery do wszystkiego. Skomplikowana sprawa. Tak.